Kabina Renault D White w wersji najmniejszej, czyli kabina dzienna krótka. W tej wersji z trzema miejscami siedzącymi, ale zacznijmy od miejsca kierowcy. Kierowca ma do dyspozycji, jak na tę klasę pojazdu i to zastosowanie, całkiem wygodny fotel z w pełni pneumatycznym sterowaniem, z podgrzewaniem, z dodatkowymi poduszkami lędźwiowymi, także jak na pojazd typu śmieciarka, to fotel jak najbardziej wygodny. Całkiem szeroki zakres regulacji kierownicy, oczywiście od tej pozycji poziomej, gdzie można wygodnie wysiadać i wsiadać. Raczej ten zakres bez problemu pozwoli każdemu kierowcy wygodnie zająć pozycję. Ten przełącznik jest dość nisko, także kiedy chcemy wysiadać, no to jednak musimy się pochylić. W pojazdach, w których często się wsiada i wysiada, dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak pedał, którym wciskamy regulację kierownicy. Charakterystyczne dla Renault czerwone pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach. I kierownica całkiem ładnie obszyta taką skórą ze sterowaniem tempomatem oraz znanym z Renault pilotem do sterowania multimediami, radiem i tak dalej. Mamy tutaj oczywiście jeszcze dźwignię naszego zwalniacza pięciostopniową i też tradycyjny dla Renault przełącznik oświetlenia świateł przeciwmgłowych i klakson w guziczku, także tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o miejsce pracy kierowcy, a tutaj cały kokpit to też rozwiązanie znane już z modelu D, czyli klasyczne przełączniki pogrupowane. Tutaj mamy sterowanie tempomatem adaptacyjnym wraz z ustawianiem zakresu odległości, który nas interesuje. Tutaj mamy system wspomagania pasa ruchu, ponieważ też ten pojazd jest wyposażony w urządzenie ostrzegawcze, tak? Kiedy przekraczamy pas ruchu, oraz przełącznik załączający automatyczne odzyskiwanie energii przy hamowaniu hamulcem zasadniczym. No i oczywiście przełącznik skrzyni biegów. Wszystko wykonane z plastiku, który ma być przede wszystkim solidny, ale żeby też trochę ożywić wnętrze tego pojazdu, zastosowano tutaj taką niebieską wstawkę. No w tym pojeździe oczywiście mamy tutaj potężny sterownik. Sterownik do zabudowy śmieciarki, także no tutaj jednak funkcjonalność przede wszystkim. On ma być wygodnie umieszczony dla kierowcy i dobrze widoczny, chociaż wiadomo, że troszkę ogranicza samą estetykę kabiny. Kierowca i pasażerowie mają też do dyspozycji kilka kieszonek, schowków. Tutaj w tej części głównej mamy no, takie malutkie tak, kieszonki na monety, ale karta, tutaj jakaś większa butelka. Tutaj mamy oczywiście tak zwykły starego typu hamulec postojowy, hamulec pomocniczy. Popielniczka, zapalniczka. Tutaj taka ciekawostka. W miejscu tej popielniczki drugiej możemy sobie założyć uchwyt na smartfon, zablokować go, tak. Całkiem pomysłowe, ale telefon wygodnie też trzymać tutaj w tej przegródce, gdzie również znajduje się gniazdo USB oraz gniazdo AUX, także możemy tutaj sobie włączyć muzykę również z zewnętrznego źródła dźwięku. A na panelu nad szybą oczywiście tachograf, możliwość zainstalowania dodatkowych urządzeń w formacie DIN, czyli mamy tutaj łącznie trzy jednodinowe kieszenie oraz kieszeń zarezerwowaną na dodatkowe przełączniki, a w części środkowej mały schowek, ale dość głęboki na podstawowe rzeczy. Drugi schowek troszkę płytszy już nad pasażerem, wiadomo, musi być płytszy, żeby tutaj pasażer mógł się swobodnie przemieszczać. No i w dachu starego typu, klasyczny szyberdach, można tak powiedzieć, czy raczej klapa dachowa, którą oczywiście możemy ustawić sobie w trzech pozycjach, ręcznie sterowana. Trzy miejsca w środku, jest tutaj taki dodatkowy fotel pasażera,
Oczywiście mamy dość wysoki tunel silnika, który tutaj akurat w samochodzie elektrycznym nie mieści pod sobą silnika, ale całą elektronikę, przetwornice i układy elektroniczne, układ zasilania zwykłego akumulatora 24 V, także mniej więcej tutaj powędrował. No, ten fotel środkowy nie ma żadnej regulacji, nie ma żadnej możliwości przesuwania ani składania. Szkoda, bo gdyby to siedzisko na przykład się podnosiło, to wtedy przy jeździe w dwie osoby mogłoby być wygodniej, albo gdyby się kładło oparcie, to wtedy byłby stolik. No, jak widać, ten pasażer, czy ktoś, kto pracuje w tym samochodzie jako ta trzecia osoba, nie ma może najwygodniejszej pozycji, ale wiemy też, że no, tego typu pojazdy nie wykonują długich tras, nie wykonują jakichś tam bardzo długiego przebywania w tej kabinie. Niemniej jednak na pewno na środku będzie siedziała osoba najniższa. A po prawej stronie fotel mechaniczny, ale też nawet z regulacją tą kołyskową, tak. I taką regulacją podnoszenia i opuszczania. On nie jest pneumatycznie zawieszony, tak. Nie mamy tutaj tego przełączniczka. Natomiast tu już jest całkiem wygodny fotel. No i to, co ważne, zarówno po stronie kierowcy, jak i po stronie pasażera, to wygodne wysiadanie i wsiadanie z tego samochodu, ponieważ stopnie ułożone są w takim układzie schodkowym. Zwłaszcza dobrze widzimy to z pozycji pasażera. Dzięki temu możemy wysiadać z tego pojazdu zarówno przodem, dość wygodnie i bezpiecznie, jak i oczywiście w normalnej pozycji. I to wsiadanie i wysiadanie jest bardzo szybkie i wygodne, ale to akurat w tego typu pojazdach jest bardzo ważne, ponieważ pracownicy, chociażby takie śmieciarki, no czasami muszą ten samochód opuszczać i ponownie do niego wsiadać, nawet dziesiątki albo i setki razy dziennie. Także tutaj ten pierwszy stopień umieszczony stosunkowo nisko, jak na wysokość samego pojazdu, i właśnie ta forma schodkowa, gdzie można bardzo szybko wsiadać, bardzo szybko wysiadać, i to zarówno przodem, jak i tyłem. Wiadomo, że nie zaleca się takiego wysiadania z tego samochodu, ale zobaczcie, że przy tej formie schodów jest to całkowicie bezpieczne. Nawet nie trzeba na te stopnie patrzeć. A w drzwiach pasażera okienko Vision, które pozwala kierowcy obserwować to, co dzieje się tutaj w tej części bezpośrednio przy pojeździe, czyli czy to jakiś niższy, mniejszy człowiek, dziecko, czy rowerzysta, który tutaj podjedzie, no to wszystko, poza tym, że jest widoczne oczywiście w lustrze rampowym, to jest dużo lepiej widoczne przez to okienko, które jest dodatkowo tak przydymione, żeby stworzyć taką atmosferę troszkę jednak intymną. Thank you.